Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować klawiaturę, którą kupiłem w sklepie. Klawiaturę bezprzewodową na Bluetooth. Zamówiłem ją za 66-69 zł plus koszt przesyłki to 9 zł, to gdzieś około 77-6 zł. Plus minus, tak więc zobaczymy, jak ona wygląda. W razie czego to muszę się uporać z otwarciem przesyłki. Zaraz sprawdzimy, jak w środku wygląda, co to mi przysłali. Jest i klawiatura. Sprawdzimy. O, może to światło źle przeszkadza. Smart Mini na Bluetooth, na baterie, oszczędzanie energii do użytku domowego i biurowego. Dla Androida, dla tabletu, dla iPadów, nawet dla komputerów PC oraz gier. Jak widzimy z tyłu opis tej klawiatury. Jak ona wygląda? Wszystkie przyciski. Z boku, z góry. Instrukcja obsługi, kod nawet. Sprawdzimy, co zawiera w środku. Zobaczymy. Z racji z tego, że nie mam stojaka, tak będę musiał otworzyć pudełko. Tutaj. Sprawdzimy. Wysuwając ją z pudełka. Pudełeczko takie opakowane. Ochronne. Fajne. No fajnie. Fajny wygląd ta klawiatura ma. Chyba widać z początku już. Należy ją wysunąć. Fajne klawisze, przyciski. Tu mi się jedynie zamówiłem ją po to, bo mi się podobają te przyciski tutaj, tylko widzę, że z tyłu na baterię przełącznik wyłącz, włącz. Co my tu jeszcze mamy w tym pudełeczku? Kurczę, jedno ręko to wiadomo jak jest. Może sobie baterię. Instrukcja obsługi. Pudełeczko. Folika ochronna. Zdejmiemy ochronkę. Fajna, zgrabna. Nie wiem,
Czy to będzie widać? Przełącznik on off. Żeby otwórca przesunąć. I pojemne na baterie są. Sprawdzimy, jak się w użytkowaniu sprawdzi. Fajna, miła, malutka klawiaturka. Ładna. Ze skrótami Android, Windows. Teraz zobaczmy względem standardowej dużej klawiatury. Wygląda. Skala jest malutka dla porównania. Standardowa klawiatura. I tutaj kupiona klawiatura mini. Tak więc tak się prezentuje owa klawiatura mini pod Bluetooth kupiona na Allegro. To jest firma, jeszcze zapomniałem powiedzieć, to jest firma Tracer. Zobaczymy. Tak więc to tak wygląda. Dziękuję za zobaczenie mojego unboxingu. Zapraszam na kolejne z moim zdaniem będą coraz lepsze. Tak mi się wydaje. Dzięki, cześć, do zobaczenia.